Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to uczelnia z ponad 110-letnią tradycją, najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce. SGH to 12 tysięcy studentów, około 1300 pracowników i każda z tych osób codziennie potrzebuje kontaktować się z innymi, potrzebuje korzystać z zasobów dostępnych w uczelni. W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie uczelni bez dostępu do technologii informatycznych. W związku z tym każdy student, każdy pracownik ma dostęp do całego pakietu oprogramowania Microsoft. Narzędzia Microsoft dostępne z chmury w bezpieczny sposób pozwalają pracować zarówno w murach uczelni, jak i na zewnątrz. Najczęściej używaną aplikacją jest poczta oraz kalendarz. Nie wyobrażam sobie codziennego funkcjonowania bez tej aplikacji z prostego powodu. Jestem cały czas w ruchu. Jednocześnie muszę pamiętać o nieskończonych spotkaniach, jakie praktycznie mam każdego dnia. Przychodzi codziennie mnóstwo maili, dlatego biuro muszę mieć ze sobą. W sposób oczywisty jesteśmy w stałej komunikacji ze studentami, którzy przecież posiadając też konto Microsoft 365 są w tym samym środowisku, jeżeli chodzi o pocztę. Poza Office'em 365, z którego aktywnie, co miesięcznie korzysta około 30 tysięcy studentów, pracowników, absolwentów, w uczelni stosujemy także liczne rozwiązania dziedzinowe. Jednym z tych rozwiązań, które ja szczególnie doceniam, jest Power BI. Praca na stanowisku zastępcy kanclerza wymaga analizowania szeregu danych. Power BI doskonale spisuje się w tych zadaniach. Myślę, że duża wartość tych aplikacji polega na tym, że jest bardzo wielu użytkowników tychże rozwiązań. W związku z tym my nie tracimy czasu na to, żeby dostosowywać się do innego środowiska informatycznego. Także to jest coś, co w sposób naturalny nas łączy. Przeniesienie większości usług do chmury znacznie zwiększyło ich bezpieczeństwo i dostępność przy jednoczesnym obniżeniu kosztów utrzymania.